Jakiś pałacy tam u góry, zobacz, ktoś co tam mieszka. Prawdopodobnie należy to do księży tutaj, do Watykanu. I niesamowity widok sam do siebie. Na bazylikę. Jest wyżej. Jest ponad bazylikę. Nie, różny poziom na to. Poziom z najwyższym punktem. Cały czas jest, że nagrywa, tak. Drugą stronę jeszcze. I ty ten najważniejszy posąg. Ja jest najważniejszy? Tak, tak. No, no dalej. Dookoła spokojnie, aż za obejść. No szczerze mówiąc, to jest niesamowite. Delicjum. Dzień. Proszę, pochodź sobie trochę po placu. Jeszcze szybko na kopułę, jeszcze pojadę. Słabo widzę bez okularów słonecznych. Ale nakręcę miejsce, na którym byliśmy. Tam na kopule, co byliśmy za barierką. Wiesz, w którym miejscu, nie? Tak. O właśnie, teraz coraz przybliżam. Stamtąd jest widok przepiękny. Super. Na cały wjazd do Watykanu, jeżeli chodzi o ulicę główną. Nie pamiętam nazwy tej ulicy głównej, która w którą się wjeżdża. Co wjeżdżaliśmy dzisiaj? Tam byliśmy za tą siatką. Stamtąd jest widok niesamowity. I na ogrody watykańskie. Tak, i ogrody watykańskie, no ale dzisiaj już nie będziemy szli. Ale i tam byliśmy. Coś pięknego. Tu nasz przewodnik. I nasz przewodnik Barbara Zlewska, która mówi po włosku lepiej niż Włosi. Bo oni mówią dialektami, ona za 5 dialektów i Włosi po prostu nie wiedzą, kim my jesteśmy. Dzięki temu, że Basia później mówi, wożą nas tutaj wszędzie, kłaniają się w pas. Dziękuję, no co to robi, znajomość języka i dużo pieniędzy. No, dziękuję za reklamę. Podziwiamy świat. Tak, Barbara Zlewska może pracować jako tłumacz przysięgły w Polsce. Także praca zawsze dla Ciebie będzie właśnie. W sądach najwyższych i
prokuraturach, firmach, które dziś właśnie współcześnie potrzebują też tłumaczeń, gdzie prowadzą wielki handel. Tu niechaj ci Pan Bóg pobłogosławi na tym parcie. Zapłać. No, a proszę, też mogę rozgrzeszenie zaraz dać. Okej, okay. To dziękujemy wszystkim. Ostatnie ujęcie. Pozdrawiamy z Watykanu, pozdrawiamy z Placu Świętego Piotra. Pozdrawiamy sprzed Bazyliki. I ruszamy na lotnisko. Lecimy do Polski. Odpocząć. Odpocząć sobie, odpocząć troszeczkę od siebie. Tu przyszliśmy, żeby Pan Bóg nam pomógł. Też zrozumieć siebie. Bo ja już nie rozumiem czasami tej mojej pani, co ona tutaj teraz mówi. To dobrze, żarty na bok. Kończymy. Kończymy. Tutaj idą sobie też jakieś pielgrzymki. Proszę. Coraz więcej ludzi zaczynają. Speriamo chiedio di Benedica. A, to było po włosku. Proszę przetłumaczyć jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że Pan Bóg się pobłogosławi. Tak. Pan Jezus powiedział, że przyjmie każdego grzesznika. Słabi ludzie są mu bardzo potrzebni. Którzy na błędach podnoszą się i idą do przodu. Którzy się nigdy nie poddają. Uczą się na własnych błędach. I dzięki temu taki człowiek jak ja, który nigdy się nie poddał, ma zaszczyt, wielki zaszczyt być tutaj dziś z Tobą. Nie każdemu jest to dane. Amen.